czy Litwa ma szansę stać się najbardziej przyjaznym krajem w Unii Europejskiej dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i tworzących nowe biznesy? A także na ile innowacja przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Litwy na europejskim rynku? Między innymi o tym rozmawiać będę z Aušrinė Armonaitė, litewską polityk, posłanką do Sejmu, przewodniczącą Partii Wolności. Od 2020 roku Aušrinė Armonaitė szefuje Ministerstwo Gospodarki i Innowacji Litwy. Dzień dobry, Laba Diena Jums. Witam. Pani minister, na ile realna jest wizja, aby Litwa była najbardziej przyjaznym krajem w Unii Europejskiej? Oczywiście nadal mamy do czynienia z biurokracją, nadal istnieją nadmierne regulacje, które chcemy usunąć. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kraje mają różne zachęty, ulgi podatkowe itd. Ale my musimy skupić się na wspieraniu inicjatywy ludzi, a nie tłumieniu ich kreatywności przez biurokrację. Powiedziałabym więc, że cyfryzacja jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy już w tym mistrzami. Musimy jednak nadal usuwać bariery, głównie biurokratyczne. Czy jednak Estonia nie wyprzedziła nas pod względem cyfryzacji? Cóż, Estonia ma wiele sukcesów i fakt, że przez ostatnie 20 lat, mimo zmieniających się rządów i partii, Estonia miała jedno przesłanie i jeden główny priorytet pod nazwą Cyfrowa Estonia. E-Estonia. Jeśli jednak spojrzymy na postępy, Litwa wcale nie wypada gorzej. Są nawet pewne wskaźniki, w których być może jesteśmy nawet lepsi. Chodzi mi jednak o to, że ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od tego, czy chodzi o Estonię, Łotwę czy Litwę, historia sukcesu każdego z tych krajów daje impuls całemu regionowi. Inwestorzy patrzą na kraje bałtyckie jak na region, a nie na poszczególne kraje. Tak, ale teraz stoimy w obliczu reformy podatkowej. Czy istnieje polityczny konsensus w koalicji w sprawie tej reformy? W chwili przeprowadzania tego wywiadu mogę powiedzieć, że zdecydowanie nie. Co stoi na przeszkodzie? Przede wszystkim uważamy, że dla reformy podatkowej potrzeba czegoś więcej niż tylko argumentów księgowych, czegoś więcej niż tylko zrównoważenia budżetu, stabilności wydatków i dochodów. Owszem, one są ważne, ale nie są głównym celem. Głównym celem powinno być wzmocnienie klasy średniej i tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Czy to, co proponuje teraz minister finansów, wzmocni klasę średnią? To zależy. Jeśli weźmiemy na przykład opodatkowanie samozatrudnienia, tak. Propozycja, którą Ministerstwo Finansów zmieniło w stosunku do swojej pierwotnej propozycji, po poprawkach wygląda nieco lepiej. Ale jeśli na przykład zmniejszymy koszty wstępne, czyli te koszty, które można odliczyć za niektóre narzędzia, komputery lub maszyny do szycia, w zależności od branży, w której się znajdujemy, to nadal jest to podwyżka podatku. Czekają nas konsultacje i zobaczymy. Minister finansów Gintarė Skaistė określiła główne założenie reformy podatkowej jako sprzyjające transformacji i sprawiedliwemu zarządzaniu. Czy pani się z tym stwierdzeniem zgadza? Zgadzam się z celami, ale diabeł tkwi w szczegółach. Ten zestaw zmian ma różne aspekty i naszym zdaniem niektóre z nich mogą utrudniać lub hamować szybszy wzrost, motywację osób samozatrudnionych. Jest też kilka innych rzeczy. Zagrożenie ze strony kapitalu, który może odejść. Nie chcę tylko krytykować. Wykonano wiele pracy i mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o priorytetach politycznych, ponieważ na razie jest to tylko projekt Ministerstwa Finansów. Rozumiem. A ile jest prawdy w przekonaniu, że bezwzględnie musimy zmienić reformę podatkową, bo inaczej stracimy pieniądze z Unii, że to jest wymóg Komisji Europejskiej? Nie ujęłabym tego w ten sposób.
Unia Europejska z pewnością nie stawia takiego wymogu. Ponadto nie leży w gestii kogoś siedzącego w Komisji Europejskiej w Brukseli, jak Litwa powinna radzić sobie ze swoim systemem podatkowym. Jeśli wśród wskaźników jest jakiś podatek RRF, to... Czyli nie ma zasady. Jeśli nie zmienicie, nie otrzymacie pieniędzy. To tylko dlatego, że Litwa podpisała umowę na własną rękę i bez politycznego konsensusu. Skoro jednak podpisała, to musi ją realizować. W rzeczywistości zachodzą duże procesy, negocjacje, są możliwości konsultacji. Wychodzę z założenia, że zawsze jest wyjście, ale jeśli mówimy konkretnie, ponieważ na przykład wśród wskaźników jest podatek od nieruchomości, o tym, jak wygląda obecnie polityka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, która sprawiła, że ludzie otrzymują droższe pożyczki, a klasa średnia otrzymuje podatek od nieruchomości. Przepraszam, ale jest to trochę nieproporcjonalne do sytuacji. Są ludzie, których kredyty wzrosły o setki euro. To nie są małe pieniądze. Nie chciałabym, aby nałożono na nas dodatkowy podatek. Musimy negocjować z Komisją Europejską. Niedawno wpłynęła jedna znacząca płatność i mam nadzieję, że te pieniądze na reformy, ponieważ są to przede wszystkim pieniądze na reformy, zostaną dobrze wykorzystane. Nie poparła Pani również podatku solidarnościowego od banków. Czy uważa Pani, że ten podatek został uchwalony i podpisany przez prezydenta? Będzie miał negatywny wpływ na klimat inwestycyjny na Litwie? Tak, obecnie na Litwie nie ma zbyt wielu banków. Jest Swedbank, jest Bank SEB, jest Revolut, firma zajmująca się technologiami finansowymi, która stała się bankiem, jest Luminor, który nie ma zbyt dużego udziału w rynku. To wszystko. Chcielibyśmy zobaczyć więcej konkurencji. Ale bankowego podatku solidarnościowego nie było, a banki nadal do nas nie przychodzą. Po pierwsze, problem polega na tym, że Litwa bardzo ograniczyła banki. Na przykład kilka lat temu obowiązywał u nas 20% podatek od osób prawnych tylko dla banków. Nikt inny go nie płacił. Kiedy rozważamy możliwości ekspansji i rozwoju jakiegokolwiek biznesu, to patrzymy na stabilność kraju w pierwszej kolejności i pod tym względem, uwaga, czerwona flaga dla sektora bankowego, Litwa nie wygląda już stabilnie. Oczywiście uwzględniamy również inne warunki. Rozumiem, że ludzie nie mają sentymentu do banków, ale nie chciałabym, aby polityka oprocentowania banków wobec litewskich klientów, wobec litewskich obywateli, zmieniała się w zależności od tego, jak te banki są traktowane przez decydentów, a w tym przypadku przez Sejm, który przyjął podatek. Po prostu obawiam się, że ciężar tych decyzji spocznie na barkach klientów bankowych. Europejska Agencja Kosmiczna chciałaby finansować projekty zainicjowane przez Litwę. Ile takich projektów mogłaby i chciałaby wesprzeć? Pozwolę sobie szerzej się odnieść do tego tematu. Kiedy mówię o polityce kosmicznej, zwykle ludzie odbierają to z uśmiechem, a nawet chichotem. Wstyd, ponieważ polityka kosmiczna dotyczy przede wszystkim ludzi żyjących na Ziemi i dotyczy głównie rozwiązań w zakresie technologii obronnych. Jednym z przykładów są nawet aparaty słuchowe. Zostały one wynalezione specjalnie z pomocą technologii kosmicznej w ramach przygotowań dla astronautów. To tylko jeden przykład. Europejska Agencja Kosmiczna utworzyła oddział na Litwie, ponieważ zostaliśmy jej członkami. A to, co Litwa wpłaca do budżetu agencji, czyli kilka milionów euro, nie leży gdzieś bezczynnie, ale jest dostępne dla litewskich firm, które mogą wykorzystać te pieniądze. One wracają. Dlatego właśnie istnieją programy finansowania. Istnieją różne obszary, które mieszczą się w tej branży, na przykład inżynieria i biotechnologia. Mam tylko nadzieję, że Litwa, rozwijając swój przemysł kosmiczny, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, po prostu zarobi więcej pieniędzy i stworzy innowacyjne rozwiązania.
A czy programy kosmiczne przewidują współpracę między Litwą a Polską, konkretnie w tej dziedzinie? Trochę tak, ale chciałabym widzieć więcej takich projektów. Pod tym względem Polska jest naprawdę zaawansowanym krajem. Co stoi na przeszkodzie? Właściwie to chyba brak wiedzy, a nie jakieś ograniczenia. Po prostu nasze firmy potrzebują więcej kontaktów w Polsce. Na przykład ostatnio z naszymi firmami odwiedziliśmy dwa duże ośrodki we Włoszech. Polska jest bliżej. Nie udała się pani z naszymi firmami do Polski? Byłam ostatnio w Polsce z firmami biotechnologicznymi. Niedawno, miesiąc temu. W przestrzeni kosmicznej można również współpracować z naszym sąsiadem. Dodam jeszcze, że niektórzy Litwini odbywają tam szkolenia. Nie mówię o innowacyjnym biznesie, ale o potencjalnych kandydatach na astronautów. W Polsce są dla nich specjalne programy. A czy dziedzina innowacji otwiera przestrzeń do współpracy z Polską? Tak, Polska jest rzeczywiście jednym z naszych priorytetowych rynków dla innowacji i wysokiej wartości dodanej, o czym też świadczy wspomniana przeze mnie wizyta. Towarzyszyło mi około 20 litewskich firm biotechnologicznych. To nie była zwykła wizyta. Było to również wydarzenie zorganizowane przez polskich partnerów. Wiele interesujących spotkań, ludzie znaleźli się nawzajem, nawiązali kontakty. Niezależnie od tego, czy były to firmy farmaceutyczne, tradycyjna farma czy biotech. Podobnie cyfryzacja. Tu już przetarliśmy szlaki. Polska niedawno powołała do życia Ministerstwo Cyfryzacji, a ja osobiście spotkałam się z ministrem. Mój zespół prężnie współpracuje z Polską w zakresie rozwiązań cyfrowych. Są tam świetne pomysły. Ukraina może liczyć na dużą pomoc w tym obszarze. Czy istnieje plan zezwolenia na produkcję broni w litewskich wolnych strefach ekonomicznych? Tak, na Litwie mamy 7 wolnych stref ekonomicznych. Wyjaśnię widzom, czym one są. Są to obszary przemysłowe, w których firmy wychodzące na rynek, inwestujące, budujące fabryki, produkujące wszelkiego rodzaju sprzęt, zakładające działalność, mogą uzyskać różnego rodzaju ulgi, aby ułatwić im rozwój. Na przykład zachęty podatkowe, odpowiednio przygotowaną infrastrukturę itd. To bardzo dobrze, ponieważ jest więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i lepsze wynagrodzenia. Na Litwie jest 7 takich stref i istniały ograniczenia, zgodnie z którymi firmy zbrojeniowe nie mogły do nich wejść. Można było zbudować fabrykę różnych części samochodowych, na przykład produkującą czujniki, wszelkiego rodzaju rozwiązania, części dla niemieckiego przemysłu samochodowego, ale na przykład zakład produkujący urządzenia tłumiące fale i inne, które nawet teraz są używane na Ukrainie, do takiej strefy dostępu nie miał. Chcemy to znieść, chcemy zmienić te ograniczenia, aby firmy mogły wejść, skorzystać z tych bardziej elastycznych warunków i rozwijać się szybciej. Tak naprawdę leży to w interesie obronnym Litwy. Chcemy nie tylko mieć bezpieczny kraj, ale też własne firmy, które inwestują w obronność i które same produkują technologie obronne. Jakie są perspektywy poprawy otoczenia biznesowego w obszarze zdrowia? To bardzo obszerny temat i w rzeczywistości istnieje co najmniej kilka kierunków, na które mogę wskazać. Pierwszy to oczywiście prywatne świadczenie usług. To jest coś, co zawsze chciałabym widzieć na Litwie. Aby ludzie mogli wybrać usługodawcę, świadczeniodawcę lub klinikę, a pieniądze, które wpłacają do budżetu na swoje ubezpieczenie zdrowotne, służyły właśnie temu celowi. Aby każdy mógł skorzystać z prywatnej opieki zdrowotnej i nie musiał za nią płacić lub przynajmniej nie takie kwoty. Dla mnie, jako liberala, jest to obszar, który chciałabym wzmocnić. Po pierwsze, nie chodzi o wzmacnianie biznesu, tylko o wzmacnianie różnorodności usług dla pacjenta. Drugą rzeczą, nad którą pracujemy w ministerstwie, jest rozwój biotechnologii. Biotechnologia i nauki przyrodnicze stanowią obecnie około 2,5% PKB na Litwie. Naszym celem jest osiągnięcie co najmniej 5%.
Wzrost tego sektora, zwłaszcza w okresie COVID-u, był ogromny. W 2021 roku na Litwie osiągnęliśmy 87% wzrostu w sektorze biotechnologii. W ubiegłym roku wzrost wyniósł 22%. To dwucyfrowy wzrost, a mówimy tu o produkcji komponentów do szczepionek, a także technologii medycznych, sprzętu medycznego, rozwiązań IT w medycynie, rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Jest to coś, co zmieni nie tylko Litwę czy życie litewskich pacjentów, ale przyszłość zdrowia ludzi na całym świecie. Tutaj mamy kilka naprawdę poważnych historii sukcesu. Sejm zdjął z porządku obrad projekt nowelizacji ustawy o zapłodnieniu in vitro. Myśli pani, że wróci on jeszcze w tej kadencji? Mogę powiedzieć, że kwestia zapłodnienia wspomaganego na pewno powróci, ponieważ Partia Wolności będzie o to zabiegać i nad tym pracować. A jaki będzie jej los? Oczywiście odpowiedzialność będzie spoczywała na parlamencie. Może tylko wspomnę, że usunęliśmy już pewne dziwne przeszkody wprowadzone niegdyś przez chłopów, a mianowicie bezterminowe mrożenie zarodków, gdzie rodziny za przechowywanie zarodków muszą płacić całe krocie. Znieśliśmy to. Teraz dążymy do zalegalizowania, a raczej umożliwienia parom nietworzącym związku małżeńskiego do korzystania z tej usługi. Ludzie nawet nie wiedzą, że nie mogą z niej skorzystać, dopóki nie staną przed taką koniecznością. Ale związków partnerskich jeszcze nie mamy. Ale tu nie chodzi o partnerstwo. Nie chodzi o związek partnerski. Chodzi o, powiedzmy, parę, która mieszka razem od 15 lat, która jest współwłaścicielem nieruchomości, ale nie jest małżeństwem. Tak de facto wygląda współczesna para. Ona chce mieć dziecko, ale nie może skorzystać z tej usługi. Na przykład w Estonii i na Lotwie mogłaby. Postaramy się zaproponować parlamentowi pochylić się również nad tą kwestią. Już widzę, jak wiele obaw, mitów i fake newsów powstanie wokół tego projektu. Nie oznacza to jednak, że nie musimy podnosić kwestii, które są podnoszone w cywilizowanych krajach. Ale partnerzy koalicyjni są zgodni. Konserwatyści są zgodni co do tych poprawek. Opinie na ten temat są podzielone. Teraz projekt został usunięty z porządku obrad z inicjatywy poseł Širinskienė. Poseł Agnė Širinskienė zdołała zmobilizować dużą liczbę posłów w Sejmie i była wspierana przez swoich partnerów koalicyjnych. Czyli państwo nie potraficie się zmobilizować? Może po prostu czasami inicjatywy negujące są silniejsze. Trzeba to przyznać, a szkoda. Nie dusi się pani w tej koalicji? Wszystkie projekty, które są dla państwa bardzo ważne, poza jednym, dotyczącym polskiej pisowni nazwisk, który jest bardzo ważny dla polskiej mniejszości, są odrzucane ciągle. Tak, i to jest obiektywna prawda. Pomimo tego, że wykonano wiele pracy, czy to w naszych ministerstwach, o czym rozmawialiśmy, czy nad tym, nad czym sama pracuję, zarówno w celu wdrożenia niektórych projektów dotyczących praw człowieka, uchwalenia przepisów dotyczących wspomaganego zapłodnienia, jak i uchwalenia przepisów dotyczących pisania litery W. Niektóre projekty nie dotarły do etapu przyjęcia. Poparcie dla nich jest większe niż kiedykolwiek w historii Litwy, ale nie przechodzą. Szkoda, że nasi partnerzy koalicyjni, niektórzy z nich, są zaangażowani w powstrzymywanie tych inicjatyw. Oczywiście chcielibyśmy większego wsparcia, ale zobaczymy, jak sprawy się rozwiną. To może dlatego pani frakcja głosuje przeciwko systemowi podatkowemu, przeciwko podatkowi solidarnościowemu? To zemsta? Często otrzymuję to pytanie. Nie. Program podatkowy Partii Wolności jest bardzo kompleksowy i jesteśmy nim ograniczeni. Wspieramy pewne korekty podatkowe, na przykład związane z zanieczyszczeniem, środowiskiem, zmianami klimatycznymi, ale te, które mogłyby hamować tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy lub rozwój klasy średniej, traktujemy sceptycznie. Nigdy tego nie ukrywaliśmy, więc nie powinno to nikogo dziwić ani zaskakiwać.
Mamy własną wizję. Chcemy, by była ona bardziej widoczna. Minister Ewelina Dobrowolska, członkini pani partii, powiedziała o przyszłości Partii Wolności w ten oto sposób. Wiem, że jesteśmy tymi, których nie powinno być w Sejmie, więc musimy odejść. Jak pani to skomentuje? Myślę, że minister komentowała tutaj poglądy innych. Nie sądzę, żeby to była jej osobista opinia. Ewelina bardzo ciężko pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości nad realizacją programu Partii Wolności, i nie mam wątpliwości co do tego, że wyborcy Partii Wolności widzą tę pracę i w przyszłości zagłosują na Partię Wolności. Myśli pani, że ktoś chciał, powiem kolokwialnie, wrobić minister Dobrowolską? Nie sądzę. Może jej wypowiedź została wyrwana z kontekstu. Trudno mi to skomentować. Ale wyobrażam sobie i myślę, że zostało to powiedziane w jakimś konkretnym kontekście. Zbliża się kongres Partii Wolności, wybory jej przewodniczącego lub przewodniczącej. Czy zamierza pani ponownie ubiegać się o to stanowisko? Z powodu pracy i całego wiru, w którym się znajdujemy, nie miałam czasu, aby dobrze to poskładać i zakomunikować o tym, ale tak, myślę o starcie i wkrótce to ogłoszę. A jeśli spojrzeć na rankingi, nie są one zbyt korzystne, pani zdaniem, dlaczego? Jeśli spojrzymy na rankingi, to były one niekorzystne od początku mojej działalności politycznej. Ale oto jesteśmy i rozmawiamy. Tak, ale mówi się, że politycy nie patrzą na rankingi, gdy nie są one dla nich przychylne. Polegają na nich, gdy są na ich korzyść. Teraz socjaldemokraci grzeją się na szczycie. Czy uważa pani, że po wyborach przyszłość będzie w ich rękach? Dobre pytanie. Myślę, że jeszcze za wcześnie na takie grzanie się. Zaskakuje mnie, jak czasem jeszcze przed wyborami dochodzi do dzielenia się stanowiskami i ktoś myśli, że zaraz zostanie ministrem lub premierem. To jest zła strategia. Myślę, że stanowiska i pozycje nigdy nie powinny być celem w polityce, bo wtedy mogą rozczarować. Celem powinien być program, co jest najważniejsze w działalności Partii Wolności. Za rok odbędą się wybory prezydenckie. I do Parlamentu Europejskiego, i prezydenckie. Tak, bardzo ważne wybory. I nie mamy jeszcze przewodniczącego ani przewodniczącej Państwowej Komisji Wyborczej. Jest coraz mniej czasu na przygotowania. Tak, sytuacja jest bardzo poważna. W rzeczywistości przewodnicząca Sejmu aktywnie poszukuje odpowiednich kandydatów i przedstawi ich Sejmowi. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to łatwa praca. Duża presja, dużo rozgłosu, kamery. Organizacja pracy jest również bardzo wymagająca. Wynagrodzenie, najwyraźniej dla sektora publicznego, nie jest zbyt motywujące. Dlatego znalezienie kogoś, kto chciałby podjąć się takiego wyzwania, jest wyzwaniem samym w sobie. Mam tylko nadzieję, że znajdziemy taką osobę. Nie zmienia to faktu, że praca Komisji Wyborczej jest bardzo ważna i ochrona tego demokratycznego procesu jest również misją. Zenonas Wejgauskas był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej przez wiele lat, a potem zaczęły się zmiany. Było ich wiele. Czy teraz szukamy takiego pana Wejgauskasa? Nie wiem. Myślę, że ludzie muszą zmieniać stanowiska, zarówno w rządzie, jak i w instytucjach. Nie ma potrzeby grzania stolków. To może być najgorsza rzecz. Jak powinien wyglądać kandydat na to stanowisko? Jakie powinien mieć cechy? Czy musi to być prawnik z wykształcenia? Niekoniecznie. Myślę, że musi to być osoba zarządzająca. Osoba, która nie boi się podejmować decyzji, ponieważ będzie wiele sytuacji, w których trzeba będzie podjąć zdecydowane kroki. I oczywiście ktoś, kto jest w stanie komunikować się z opinią publiczną, ponieważ wybory są bodajże najbardziej publiczną rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. I ten element komunikacji jest również ważny. Czy łatwo jest być przewodniczącą partii,
posłanką na Sejm i ministrem. To nie jest łatwe, przyznaję, ale na Zachodzie, a także w Polsce jest rzeczą normalną, że politycy obejmują kilka stanowisk, pełnią co najmniej kilka obowiązków, więc staram się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Mam nadzieję, że uda mi się przełożyć obowiązki na czyny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję bardzo i zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.